Siemanko, moi drodzy, coś wam pokażę. Zobaczcie, Ewie rogi wyrosły. Widać? Tu jeden. A tu drugi. Takie ma pomysły dziewczyna, no. Przyjechałem z trasy, moi drodzy, a tutaj tego ciasta nie ma, ale za to jest kawusia, grzaneczka. Nie może być ciasta przecież. No nie może być, bo słuchajcie, bo mamy takie imprezy mamy teraz. Napięty grafik. Chyba ze trzy w tym tygodniu będą. Dziś idziemy na imprezę, będzie tort. Później w majówkę Igor ma urodziny i jest otwarcie sezonu za dwa dni, więc trzy dni jedzenia wszystkiego porostą nam. Jeszcze może nam się uda przetestować jakąś knajpę w Toruniu, jak pojedziemy drugiego, zdaje się. Igor to już trzeciego, mówi, czy on czwartego. Chciał tam jechać do tego Lewobrzeże. Tam już byliśmy. Ale on tam chce, bo on na TikToku mu się podrzuca. No właśnie, dlatego. Ja bym wolał do Pierogarni, ale tam też byliśmy. Może jakaś inna knajpa będzie fajniejsza. Moi drodzy, kawka już wypita i właśnie wszedł film na Gotuj z Ewą, żeberka w kapuście. Tak? W kapuście to są? W kapuście. Bardzo dobre. On był już nagrywany dość dawno temu i sobie tak przypomnę, ale smak, moi drodzy, pamiętam, bo nawet dzisiaj jadłem, bo Ewcia większość zrobiła i za te, w słoiki dała po prostu, nie? I wczoraj chyba jadłem ostatnią porcję, jeszcze chyba jeden słoik jest w lodówce. Także na Gotuj z Ewą, jak chcecie, to sobie możecie wejść, jak jeszcze nie oglądaliście, i popróbować zrobić i naprawdę będzie wam smakować. Moi drodzy, tutaj chciałem wam pokazać, jak mój chłopak zainwestował w broń. 50 zł taki Glock. 50 zł. Wiecie, co można za 50 zł mieć? Glocka. Takiego Glocka właśnie. Ale fajny jest, pokaż go na chwilę. No tak. Fajny jest taki, taka stabilna, taka, wiecie, kiedyś jak ja byłem dzieciakiem, to takich fajnych nie było. No. Były takie plastikowe gówna, co się rozwalały zaraz, a to jest takie fajne, metalowe, wiecie, można tutaj nabić, pokaż, jak przeładować tak jak prawdziwą broń, i tutaj jest na kulki. Oczywiście to można krzywdę tym zrobić, także takiemu dzieciakowi to nie za bardzo to chyba pasuje mieć nawet. To już ma rozum, tak. Ale tak, no on Igor już wie, że nie może strzelać do tatusia ani do mamusi, nie? To nie można? Nie, też nie. No. A Ewcia tam obsługuje sobie Instagrama. Teraz, moi drodzy, wam wrzucę wam za chwilkę parę takich klipków od Doni. Donia miała taką współpracę i dostała za to takie biurko, ale no takie zajebiste to biurko jest, że postanowiłem też wam pokazać, jak ono wygląda. Znaczy, chciałem wam pokazać, u nas to biurko jest oczywiście w sypialni, bo Donia ma biurko swoje, a my mieliśmy takie dziadowskie, nie? To Ewa te dziadowskie wywaliła, bo ona się trochę tego, i będziemy mieli to, ale no naprawdę jest zajebiste. Zrobimy sobie taki sypialnio home office tam. Jak będzie czas, to zaraz wam wrzucę te klipki. I teraz wam jeszcze powiem tak. Dzisiaj idziemy na 18, chciałem powiedzieć, a to nie jest 18, tylko to są urodziny do nich chrześnicy, nie? Takiej młodziutkiej, to idziemy. A tutaj w tym miejscu Ewa ostatnio kupiła taki namiot i zrobimy sobie taki kilka majowych imprez. Tam można zrobić. Co prawda na razie jest ciepło, ale sobie to rozstawimy, w razie czego nagrzewnicę mamy, możemy włączyć. I zrobimy sobie tam imprezę majową, tam Igora urodziny też możemy w tym zrobić, nie? Zaraz to będę może rozkładał i ten. I kupiliśmy jeszcze do tego takie dwa fajne stoły, co mieliśmy na komunii Igora. Jak pamiętacie, ten duży namiot, co tutaj stał na tym podwórku, to tam mieli takie fajne stoły i wtedy patrzyłem, to te stoły na Allegro kosztowały 150 zł, no i teraz chyba tam mniej więcej taka sama cena, to kupiliśmy dwa te stoły, żeby, wiecie, one były, żeby były równe, one są równe, lekkie, nie są drogie, i wsadzimy je do tego namiotu i zobaczymy, jak to będzie fajnie tu wszystko wyglądać. No, to się nagadałem. Oh.
tak wygląda panel. Tutaj macie podłączenie do USB, jakby ktoś chciał, może sobie blisko ładować telefonik i mają przyciski oczywiście góra, dół i memory, czyli pamięć tutaj jednej pozycji i drugiej pozycji. I tutaj mamy stojącą i siedzącą, ja już sobie zapamiętałam, więc jak kliknę jedynkę, to biurko samo podnosi się do ustalonej wcześniej przeze mnie pozycji i wysokości. O. I teraz znów, jakbym kliknęła pozycję numer 2, to biurko samo zjedzie na wysokość ustaloną przeze mnie wcześniej. To jest Ewunia, a ja wam chciałem powiedzieć, że jeżeli byście chcieli tak dokładnie się rozeznać przed zakupem ewentualnym, jeżeli byście sobie chcieli takie biurko zakupić, ono nie jest tanie, bo ono chyba ile? Tysiąc... Około 2000, zależy jakie chcecie, bo są trzy rodzaje, jest cztery rozmiary, no. I jakbyście chcieli na przykład więcej się dowiedzieć o nim, to tam na Doni kanale jest link, znaczy jest, będzie film dopiero, bo my go damy ten film niedługo, ale u Doni się pojawi dopiero jakoś tak w maju ono ma, tylko nie wiem którego tam... Siódmy, ósmy, czy jakoś tak Maja. Jakby byście chcieli, no to tam będzie więcej u niej na kanale. No i u niej też będzie link do tej strony i u nas też może dam link. Także jakby, bo naprawdę bardzo fajne biurko, kurczę. Ja sam bym sobie kupił, gdybym nie dostał za darmo, nie? Od Doni. Jakie słodkie. No jeszcze słodki, a później by cię rozszarpał. No i co? Ej, tato, mam do ciebie pytanie. Słucham. A więc wolałbyś, abym w lesie sama stanęła twarzą w twarz z jakimś innym obcym mężczyzną, randomowym? No. Czy z misiem? Z niedźwiedziem? No. Z niedźwiedziem. Z niedźwiedziem chyba. I większość dziewczyn właśnie teraz na TikToku odpowiada, że jakby sobie miało pomyśleć, że ich córka miałaby spotkać się w lesie albo z niedźwiedziem, albo z obcym mężczyzną, to wolałaby, żeby spotkała się z niedźwiedziem. Z niedźwiedziem. Jakby stała nieruchomo, to albo by się położyła, to prawdopodobnie tak, by ci nic nie zrobił. Tak, by cię wąchał, jakby dała nieżywą, no. A mężczyzna to by na pewno nie uwierzył w to, że jesteś nieżywa. Jakiś cosik, nie? Tak, zaraz kupimy, oczywiście. Kupimy te kwiatki i co jeszcze kupimy? No, suchary może będą. Nie suchary, tylko faworki drożdżowe. Faworki drożdżowe, tak. Suchary. Faworki? Tego Donata zostaw, jak chcesz do Gino. Nie, on to cię nie jedzie z nami. Coś nie jadę z wami. Po co on tam? Jest potrzebny w Dino. Jedziemy do Dino. Mówi, że trzeba kupić kwiaty, bo dobrą energię przynoszą. To trzeba wywalić. To się kupi. I mówi, że trzeba wymienić baterię w pilocie. Niedługo pojedziemy do serwisu, to tam nam wymienią. Bo ja już raz wymieniałem sobie sam, tylko nie wiem skąd miałem baterię. Chyba, że ja sam wymienię, bo jeszcze chyba baterie mi zostały, bo kupiłem w 4. To jest taka płaska bateria. Co? 4 kupiłem te baterie, nie? Co chcesz? Ewka coś chce, ale... Co? Nie widzisz, że mi się dywan poszedł, bo mi się to przewróciło? Tutaj jest to biurko, które Ewka rozwaliła, nie? Takie biurko mieliśmy. Co robisz? Jakie ono jest ciężkie, nie? Trzeba komuś dać, niech sobie spali w piecu. Słuchaj, ja tak właściwie myślałam, nie? Że no. Ten blat to byś mógł wykorzystać do czegoś. To może i gruby, no, fajny blat. Przesunął. To samo się przesunęło. Samo jakoś tak z wiatrem chyba. Będzie trzeba kupić chyba taki samochodzik do niej. O, jest tutaj Ewka, zaraz wam pokażę. Oj, zniknęło mi. Bym wam w kamerce pokazał. Taki, wiecie, na benzynę, nie? Bo tutaj po mieście to takim samochodem się nie powinno jeździć, ale oczywiście Ewcza nie wie, że to taki samochód się nie nadaje diesel do miasta. No to po co kupiłeś diesla? Przecież wiesz, że w mieście mieszkasz. No właśnie, po co? Nie wiem, tak jakieś elektryka takie... kup malutkiego, takie benzyna wystarczy. Albo malutka benzyna. Ja bym bardzo chciała mieć jakąś takie... asterkę malutką. Takie skrzywienie, słuchajcie, to było. A poza tym jakby był ten w benzynie, to z pewnością byśmy też go kupili, bo główną kryterium właśnie nie było to, czy diesel, czy nie diesel, tylko po prostu środek. Jak zobaczyłem ten środek,
musi być ten. Bo była też opcja takiego rok starszego, a rok starszy już jest inna wersja tutaj w środku, nie? I mówię, no troszkę mi nie bardzo tam pasuje. No dużo tańszy był, ale ten jednak był... Kotusia, a czemu ty jesteś na krótki rękaw? No bo jest lato, prawie zaraz będzie, niedługo. Widzę, że przywołujesz jak możesz. Niedługo będzie. Mówiłaś, że po co mi krótki rękawek? No mi nie jest za ciepło. Ale że to jest rozgrzany, to wiesz. Ciepło jak nie wiem. Kwiatki są po tej stronie, to czekaj. Taką konewkę kupiliśmy mamie, już jesteśmy w domu. No i tam w tym... Czekaj, to weź to. Ja ci wezmę kwiatki, ja wezmę to, a ty weź tamto. O. Mieliśmy tutaj, ja wam wcześniej mówiłem... Nie zamykam. Ja wam wcześniej mówiłem, że będę tam dzisiaj rozstawiał, ale dzisiaj to chyba w tym filmiku się nie da tego uczynić i tych stołów i tego wszystkiego, ponieważ wiecie dlaczego? Dlatego, tu kurde nie zamknę, dlatego, że jest godzina 12, a my na 16 jesteśmy właśnie umówieni na tą imprezkę, a jeszcze musimy film nagrać na kanał Gotuj z Ewą, przy okazji na obiad. Nagrać jeszcze musimy film, moi drodzy, z krewetek. Taki fajny, nie wiem czy Donia, czy Ewka znalazła przepis. Masz te kwiatki. I będą krewetki. Kiedyś żeśmy już robili jedne krewetki, ale nie macie ich na kanale dlatego, że były niedobre. Te jak będą niedobre, też ich nie będzie, a jak będą dobre... Jak ma być niedobre? My już robiliśmy to. Tak? No. No to już robiliśmy, widzicie? I te były dobre, bo kiedyś żeśmy robili takie, co były niedobre. Ale zobaczycie na kanale Gotuj z Ewą kiedy? Już wam mówię kiedy. 4 maja? Nie. 11 maja. O. 11 maja zobaczycie ten film. Na Gotuj z Ewą. Także zapraszam. A few moments later. A Ewcia, moi drodzy, mi tutaj nakłada krewetki. Nie wiem, czy ona... Starczy ci tyle, bo nie wiem. Starczy, no jak? Gitara? Nie wiem, czy ona ma jakieś plany względem mnie, że mi krewetki daje, czy jak? No, a to względem kogo mam mieć? Na kanale Gotuj z Ewą oczywiście całe danie będziecie mieli podane jak na tacy, a zapewniam, że zaraz sprawdzę i wam powiem, czy dobre. Zapewniam, że sprawdzę. Ewcia mówi mi tutaj. No to jak was zapewniłem, że sprawdzę, no to sprawdzam. Najpierw zobaczymy krewetkę. Ja tam zbyt fanem krewetek nie jestem, ale czasami zjem. A powinieneś być. Ale dobre, nie są takie rozpadające się. Takie dość twarde, lubię takie. I tylko nie siorb mi tutaj. No to jak za długo je obrabiasz, to one też się zaczynają rozpadać. Jak to nie... No. Oj, lampę zrzuciłaś. Słuchaj, bo zobacz jaki ona ma stojak. No czekaj, jeszcze powiem... Jeszcze... Ona ma rozstawiony stojak. No wiem. I ma, żeby się przewrócić. Jeszcze powiem wam, czy makaron smakuje. To jest, tak? Mmm. Ty dobre. Wytypuję. No, ty wiem. Naprawdę. Nie jedliśmy już to. Bardzo. Nie pamiętam, żebyśmy jedli. No bo ciebie nie było. No. No. Naprawdę, moi drodzy, z ręką na sercu mogę powiedzieć, że są dobre. Tym bardziej, jak jesteście małżeństwem lub partnerstwem i żona wam zrobi krewetki, nie? Albo mąż żonie zrobi, bo czasami też tak jest. To wtedy podobno się ma chęć na więcej. Przepyszne. Tu jest mój Jolero. Jolero wygląda git. Ewcia mi tam koszulę prasuje. Zobacz. Co? Tu masz zawinięty pasek. O, spoko. Jolero git wygląda. Jest przystojny jak tatuś. O! Nawet. Nawet Igo. No. Spoko. Dziewczyny będą płakać, będą się bić o ciebie. Jak tata wygląda, jak jest słońce? Pokaż tutaj wszystkim. No, taki ściemniacz jest. Mówi mamie, Ewce mówi. Tak tata wygląda, jak jest słońce. Takie buty mam, moi drodzy.
Już wam kiedyś mówiłem, ale to są najwygodniejsze buty, jakie mam. Chyba na Sylwestrze byłem pierwszy raz w nich. Całą noc można balować, słuchajcie, całą noc i się normalnie człowiek nie zmęczy w nich, nie? Ani nic się nie dzieje. Nie wiem, z jakiej one są firmy, ale Ewkę jakbym spytał, to by wam powiedziała, bo to ona je kupowała. Super. A tutaj mój przyjaciel, mój odwieczny przyjaciel. Od 11 lat jesteśmy przyjaciółmi. Od 12 już prawie. Od 13. To teraz będziesz miał już 13 lat? Nie. Kurczę, patrz jak ten czas leci normalnie. Już od 13 lat. A few moments later. Już wyjechałem i oczywiście muszę na nich wszystkich czekać, kurczę. Powiem wam, że tak się z Ewą umówiliśmy, że ja jadę w jedną stronę, a ona z powrotem wraca, nie? Żartowałem. Jedziemy, ponieważ musimy jechać samochodem. Tu mamy niedaleko. Mieliśmy iść na nogach, ale musimy coś zawieźć. No i samochód tam albo zostanie, albo przyjedziemy samochodem. No jeszcze zobaczymy, możemy go przywieźć, albo Donia, bo Donia też jedzie przecież, bo to jej chrześnica jest. No to ona albo przyjedzie, no zobaczymy. Dobra, nie będę czekał. Idę po nich. Pospieszę ich trochę. Szybko, bo ropa mi się marnuje. Ewa. Mówiłeś, że mój olej napędowy. Ewa, właśnie mi się przypomniał. Dzwoni dzisiaj do mnie, słuchaj. A my mamy samochód na ropę? Tak, mówię, na ropę. Olej napędowy, oczywiście, ale moi drodzy, mój dziadek zawsze mówił, że musi sobie ropy nalać do ciągnika. I tak się jakoś przyjęło, bo ropa... Mój nie... jeździł na ropę? No tak, no bo słuchaj, bo ropa to jest... Ropa to jest coś, co jest najpierw, a później jest benzyna, olej napędowy i takie tam różne olej rzeczy. Napędowy. Kto by to zapamiętał nazwę? Właśnie, ropa, 4 literki, wszyscy pamiętają. A gdzie jest ta moja... Gwiazda? Moja gwiazda. Uuu, gwiazdeczka. Gwiazdeczka, wychodź. Raz, raz, bo pójdę z pół obrotu, wyskoczę i dopiero będzie. Bo ropa się grzeje, Ewka. Ropa się grzeje. I to jeszcze jak? Mam 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Oj, żeby tutaj nikogo nie uderzyć. Musimy ten, musimy sobie... Oj kurde, ale... O, jak ładnie pali dieselek. Ropniak. Jak ładnie pali dieselek z jasnymi skórami. Kurde, ale zgasiły się światła, ja chciałem nagrywać dalej. Ale nie możemy nagrywać.